Przy telefonie jest Piotr Grzybowski. Dzień dobry panu. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Pan również pojechał na konwencję programową Prawa i Sprawiedliwości. Czego się pan dowiedział? Jakie wrażenie zrobiła na panu konwencja? No, muszę powiedzieć, że tak jak pan Aleksander wspomniał o tym luksusie, no ja miałem troszeczkę tą luksusową sytuację, że mogłem i chciałem uczestniczyć w tych panelach tematycznych. No powiem szczerze, jestem bardzo zbudowany całą konwencją, począwszy od strony tej technicznej, organizacyjnej, logistycznej. Była przygotowana bardzo, bardzo profesjonalnie, ale z drugiej strony liczba tematów, które w zasadzie były pełnym przekrojem działalności państwa, bo tak odnajduję powiedzmy te warsztaty, które były, te panele, które były przygotowane. Ja z kolei z racji swoich kwalifikacji czy też zainteresowań pozwoliłem sobie na wybranie kilku, uczestniczyłem w kilku panelach. Ten, o którym pan wspomniał, pan Aleksander Wierzejski, panel polityka zagraniczna, no jestem absolutnie pod wrażeniem zarówno moderowania panelu przez pana Konrada Szymańskiego, ale także kilku wystąpień znanych wszystkim, pana Waszczykowskiego, pana ministra Szczerskiego, pod dużym wrażeniem pana Michała Dworczyka, który przedstawił cały plan polityki wschodniej wobec Litwy, Polaków na Litwie, na Białorusi, na Ukrainie. Bardzo, bardzo ciekawy, bardzo interesujący. Także on jako moderator kolejnego panelu o Polonii no, w zasadzie zachęcił nas wszystkich do pogłębienia, mnie na pewno do pogłębienia tematyki. Doskonały pomysł pana ministra Adama Kwiatkowskiego, który zaprofonował uczestnictwo Polonii, prawie 20-milionowej Polonii, która nie ma reprezentacji w polskim parlamencie, zaproponował, aby Polonia wreszcie uzyskała mandat do nie tylko do działania na rzecz Polski, będąc za granicą, ale także do aktywnego działania propaństwowego, będąc w strukturach polskiego parlamentu. Kolejny, myślę, że bardzo interesujący panel to jest polityka obronna. Z kolei moderatorem tego panelu był wiceminister w rządzie pana Kaczyńskiego, pan Jacek Kotas. No i swoiste, no fenomenalne, myślę, że wystąpienia pana posła Czarneckiego, pana profesora Żurawskiego, Holgrajewskiego, pana mecenasa Kownackiego. Jestem zbudowany zarówno zawartością merytoryczną, swobodą też wypowiedzi. Myślę, że można też w dużym skrócie powiedzieć tak, że wszyscy ci paneliści, eksperci, którzy występowali, są absolutnie profesjonalnie przygotowani do tego, że mam nadzieję, że po wyborach przyszłych parlamentarnych będą w stanie już aktywnie poprowadzić całą politykę i wewnętrzną, i zewnętrzną. No i oczywiście chyba ten moment, na który wszyscy czekali, czyli to wystąpienie programowe pani Beaty Szydło. Bardzo konkretnie, bardzo precyzyjnie dla słuchaczy, bardzo zrozumiale przedstawiła kluczowe parametry, przedstawiła kluczowe źródła finansowania tych parametrów, które będą przez przyszły rząd realizowane jako cele strategiczne, ale oprócz tego myślę, że bardzo sprawnie, bardzo, bardzo rzeczowo przeszła przez całą strukturę gospodarczą, ekonomiczną, bankową i tak dalej. Żałuję troszeczkę, że jeszcze tylko mogę na słowo, nie byłem już niestety na wystąpieniu pana profesora Maskina, laureata Nagrody Nobla z dziedziny mikroekonomii. Żałuję bardzo, ale mam takie swoje prywatne spostrzeżenie, że myślę, że Prawo i Sprawiedliwość będzie się jednak koncentrowała na rynku wewnętrznym jako tym kluczowym kliencie, a te mechanizmy, budowanie mechanizmów będą no, doskonałym też elementem do tego, żeby na nowo, w nowej polityce, w nowej strukturze zarządzać polską gospodarką. Tyle moich wrażeń, jak mówię, gorąco boli na zewnątrz i w środku, ale myślę, że warto, warto. Czy coś pana zaskoczyło, czy coś pana ucieszyło? No, ucieszyły mnie bardzo, bardzo fajne spotkania, które miałem okazję odbyć. No, pozwolę sobie na chwilę prywaty z wielką atencją do pana Aleksandra, którego też miałem okazję spotkać w kuluarach. Ale oczywiście mnóstwo kolegów, których spotkałem jeszcze sprzed kilku lat uczestniczących w tej konwencji. Podkreślę, chyba największym zaskoczeniem jest bardzo duży profesjonalizm uczestniczących tam osób w panelach poszczególnych, dyskusyjnych, w prezentacjach. Nie ma tam przypadkowości, nie ma tam jakiejś doraźności. Wszystko, co było prezentowane bardzo profesjonalnie, z dużą wiedzą i z dużym pomysłem, jak to wszystko potem realizować. Chyba to jest najlepsza ocena z mojej strony. Poza tym chyba taka ogólnie wesoła, może nie wesoła, ale chyba taka atmosfera pewnej radości. I chyba jedna jeszcze rzecz, jeżeli mogę dołożyć. Nie spotkałem się w ciągu mojego pobytu z jakąś agresją czy
z jakąś niechęcią do przeciwników politycznych, do których siłą rzeczy w swoich wystąpieniach odnosili się paneliści, ale także i pani prezes Szydło. Wszystko myślę, że jest zrobione także z wielką klasą i daj Boże, żeby taki styl, ale potem i też mam nadzieję, że rządy utrzymać po październiku. Na początku poranka wnet, teraz jest godzina 7:23. Słuchają Państwo poranka wnet w Radiu Warszawa, w Radiu Nadzieja i w Radiu wnet.pl. Przeczytaliśmy z Aleksandrem Wierzejskim, może trochę nieudolnie, ten dialog między Aleksandrem Kwaśniewskim a Ryszardem Kaliszem. Dialog z 6 października 2013 roku z restauracji. To było świętowanie narodzin syna Ryszarda Kalisza. Tam było dużo na temat, w tym początku tego dialogu, na temat korupcji związanych z zamówieniami dotyczącymi zbrojeń. Ryszard Kalisz powiedział, to są tylko poszlaki. Minister, wicepremier Siemoniak, być może wyżej, no wyżej od wicepremiera było tylko dwóch polityków albo trzech, premier, prezydent i marszałek Sejmu. Czy o tych sprawach korupcyjnych też była mowa w czasie panelu dotyczącego polskiej polityki obronnej? Myślę, że bezpośrednio nie, aczkolwiek wydaje się, że to, co słyszeliśmy o pewnym uszczelnieniu jakby procesu zamówień, odnosiło się właśnie do tego typu rzeczy. Ale drugim chyba ważnym elementem, który podczas panelu obronnościowego czy obronnego był podniesiony, to jest to, żeby większy nacisk położyć, czy też wręcz fundamentalną kwestią ma być postawienie na gospodarkę polską, żeby właśnie nie było takich sytuacji, o których cytowali panowie w rozmowie pana, dwóch panów z restauracji, nazwijmy to. Więc to jest chyba naturalna rzecz i chyba drugi element, długofalowa, planowana polityka zbrojeniowa między Ministerstwem Obrony a gospodarką. Ten proces absolutnie musi być transparentny, ale też musi być szczerym takim dialogiem potrzeb i możliwości gospodarki z drugiej strony. No, ta otwartość pewnych relacji będzie chyba dobrym antidotum na różnego rodzaju rzeczy, które wpadają nam z prawej czy z lewej strony. Tu mówię o kierunku świata oczywiście, gdzie kupujemy albo od jednych śmigłowców, od drugich coś tam do strzelania, więc mam nadzieję, że tak to nastąpi i październik będzie takim pierwszym miesiącem, kiedy będziemy mieli szansę realną na to, żeby jeszcze tą raz, Polskę kochaną odbudować. Jeszcze raz powiemy w październiku, wiosna nasza. Piotr Grzybowski, bardzo serdecznie panu dziękuję za relację z Kongresu Programowego Prawa i Sprawiedliwości.